Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe sytuacje, nowe możliwości. No to zacznijmy od początku, czyli ogłoszenia parafialne. Przede wszystkim głębokie i szczere przeprosiny od naszego gościa, który nie dotarł na naszą transmisję. Ja wspominałem, miałem takie przeczucie, że coś z tą łącznością, z tym Kazachstanem różnie bywa. No i oczywiście może nie do końca to sama łączność, jak to, że urządzenia zawiodły. No pan Wasilij skontaktował się ze mną tak naprawdę późnym wieczorem. Mało tego, podał mi do siebie drugi numer awaryjny, gdyby coś. Bardzo państwa przeprasza, wstydzi się, tak mi napisał, że mu bardzo jest wstyd. Jeszcze raz głęboko przeprasza i jest gotowy do najbliższego wolnego terminu do transmisji. My to wykorzystamy. Druga sprawa. Z racji tego, że nie było pana Wasilija, ale wy byliście, tak dopisaliście, że powiem szczerze, live był sztos. No tutaj głębokie pokłony i podziękowania dla pana Andrzeja Sajbora, który dołączył do audycji, który wsparł mnie w tym przedsięwzięciu. Udało nam się, jestem zadowolony. Naprawdę jeszcze raz wielkie dzięki, panie Andrzeju. Następna sprawa, odcinek Okiem Grażyny, druga seria, tak powiem, przyjęła się bardzo dobrze. No, ja uważam, że moje dziewczyny są super i co mają powiedzieć, to mówią. Nie czają się, tak ma być. Tutaj się po prostu nie będziemy certolić, jak coś nam nie odpowiada. Oczywiście pewne słowa musimy cenzurować sami przed sobą. No, takie głupie czasy. Myślę, że te czasy się skończą, bo wiecie, wiecznie głupota trwać nie może. To jeszcze z takich zeszłotygodniowych, można powiedzieć, informacji. Ten tydzień, powiem szczerze, jest troszeczkę ciężki i napięty w grafiku u mnie, ponieważ z przyczyn, można powiedzieć, losowych, moja zmiana w tym tygodniu będzie między 18 a 6 rano, czyli 12-godzinne, łącznie z piątkiem niestety. W związku z tym nie będziemy mogli zrobić live'a w piątek, no ponieważ fizycznie jest to niemożliwe, gdyż mnie nie będzie. Ale będzie live w sobotę i na sobotnim live'ie, moi drodzy, gościć będziemy Marcina Bustowskiego. Marcin Bustowski, no ciężko się z nim umówić na spotkanie, ponieważ jest bardzo zajęty, tym bardziej w tej chwili, kiedy no tam ta sytuacja powodziowa jest na tamtych terenach. I właśnie o tej sytuacji powodziowej będziemy mówić. Będziemy mówić, bo zauważcie, że w mediach temat już jest powoli tonowany, wyciszany. Coś tam ktoś wspomni, coś tam się odezwie i generalnie rozchodzi się po kościach. Można powiedzieć, że cisza jak po pogrzebie organisty. Dlatego Marcina tutaj, można powiedzieć, pociągnąłem, żeby się podzielił z nami pewnymi sprawami, jak to uśmiechnięty rząd nie pomaga powodzianom, jak to uśmiechnięty rząd zamiast pomagać powodzianom i pieniądze przeznaczać na powodzian, przeznacza na zupełnie inne cele. Ale ja nie spoileruję. O tym będzie w sobotę o 20. No i dosyć mojego ględzenia na obecną chwilę. Przechodzimy do tematu. Moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, i tak naprawdę jedynym, ponieważ no, z przyczyn obiektywnych muszę te odcinki w tym tygodniu robić krótsze, jest to temat, który zasygnalizowany już był na sobotnim live'ie. Otóż to zdjęcie bardzo wymowne. Kto wie, ten wie, kto nie wie. Moi drodzy, tak wyglądają mogiły Polaków na Wołyniu. Ja właśnie chciałem się odnieść do prawdopodobnej ekshumacji. Ja sobie tutaj troszeczkę tak to ułożyłem, zaprezentuję, powiedzcie, co o tym myślicie. Ostatnie dni pokazały, że ukraiński IPN opublikował komunikat zawiadamiający, że w tym roku do Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej zaczęły napływać zapytania od obywateli Polski dotyczące możliwości poszukiwania i ekshumacji szczątków członków ich rodzin. Podano, że po rozpatrzeniu wniosku Instytut zamierza uwzględnić prace poszukiwawcze na terenie obwodu Rówieńskiego w planie pracy i działań na rok 2025. Ukraińcy mają zaprosić stronę polską w roli obserwatora.
Moi drodzy, i tu ja widzę już na samym początku problem. Osobiście uważam, że to polskie służby, polscy badacze, polscy antropologowie powinni tego dokonywać, nie ukraińskie. To dotyczy nas bezpośrednio. Ale lećmy dalej. W przypadku otrzymania od obywateli Polski niezbędnych wyjaśnień w sprawie lokalizacji, słuchajcie teraz, potencjalnych miejsc poszukiwań, postarają się im pomóc pomimo wojny i trudnej sytuacji gospodarczej. Jak wy myślicie, po co to jest tak napisane? Oczywiście, że tak. Day, bo inaczej nic z tego nie będzie. Ponadto dodano również, że skłaniając się ku decyzji wychodzenia naprzeciw interesom obywateli Polski, Instytut czyni to w drodze wyjątku. No tak, no bo SS-manów czy wehrmachtowców, to dla nich to jest normalne, żeby zrobić ekshumację. A Polacy co? W takim miejscu mają być? Kijów pomija milczeniem wcześniejszą deklarację ukraińskich polityków składane w trakcie rozmów z ich polskimi odpowiednikami. Ignoruje też liczne wnioski złożone na przestrzeni wielu lat przez polski IPN. Dotyczyły one zarówno masowych, jak i pojedynczych miejsc, w których doszło do ludobójstwa polskich obywateli. Jak go świadczył IPN, realizacja wniosków osób prywatnych skierowanych do strony ukraińskiej nie wpływa na sytuację prawną w odniesieniu do wniosków składanych przez Polski Instytut Pamięci Narodowej. Przypomina też, że IPN nadal nie otrzymał wiążących odpowiedzi od strony ukraińskiej. Cytat z IPN-u polskiego. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie przez władze Ukrainy naszych wniosków, tak abyśmy mogli rozpocząć prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Ofiary ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jesteśmy na to gotowi w każdej chwili, tak oświadczył prezes IPN-u Karol Nawrocki. Komunikat ukraińskiego IPN-u trzeba jednak odebrać jak to, powiem szczerze, jako obelgę i lekceważenie dotychczasowych naszych polskich wysiłków, mających na celu nakłonienie Kijowa do wyjścia naprzeciw polskim oczekiwaniom. Dodajmy, że oczekiwaniom, które można określić jako niezwykle skromne. Warszawa nie domaga się odszkodowania za śmierć i męczeństwo Polaków, nie domaga się ścigania zbrodni ludobójstwa, które, moi drodzy państwo, nie podlega przedawnieniu. Domaga się jedynie zgody na pogrzebanie swoich pomordowanych. W odpowiedzi ukraiński IPN wskazuje, że obywatele polscy w przyszłym roku będą mogli na terenie jednego tylko obwodu rówieńskiego wskazać miejsce poszukiwań, a Ukraińcy postarają się im pomóc w drodze wyjątku. Dodaje również jednocześnie, że wobec wojny z Rosją skuteczność realizacji prac poszukiwawczych będzie zależała także od dostępnych środków finansowych. Moi drodzy, no już nie powiem, bo już miałem tutaj użyć takiego ciepłego słowa na K w stosunku do tego ukraińskiego IPN-u, jak również do całej tej reszty. Przecież to jest szantaż w celu wyrywania kasy. Na rympał, tak to ujmę. Ale to jeszcze nie wszystko. Ja wam coś pokażę. Grafikę. Jest to Ukraiński Instytut Nacjonalnej Pamięci, czyli ukraiński IPN. Tragedia Czerwonego Ogrodu. Słuchajcie teraz. 19 kwietnia 1943 Polacy wspólnie z hitlerowcami zamordowali na Wołyniu 104 cywilów. Ta tragedia była początkiem długotrwałego konfliktu zbrojnego polsko-ukraińskiego na Wołyniu w 1943 roku. I teraz, moi drodzy, oczywiście każdy się najpierw zburzy, ale ja wam powiem jedną rzecz. Ta informacja na stronach ukraińskiego IPN-u jest dostępna i po angielsku, i po niemiecku. I zauważcie, że nie jest tu napisane, że wspólnie z Niemcami, tylko z hitlerowcami. Rozumiecie to? I to jest... Osobiście uważam, że w świetle tego komunikatu, który został wydany dla Polski, to jest po prostu szyderczy, bezczelny śmiech zbrodniarza. Bo to w tym momencie oni próbują udowodnić, że
No, Polacy zamordowali w kwietniu, to był taki odwet, bo tak się ludzie zbuntowali. I następna rzecz. Od kiedy to Polacy z Niemcami mordowali na Wołyniu czy gdziekolwiek indziej? Polacy byli najbardziej prześladowanym narodem w całej II wojnie światowej i to nie ma dyskusji, tu nie ma zaprzeczenia żadnego. Ale widzicie, to jest odwracanie narracji. Tak, moi drodzy, odwracanie narracji. Moi drodzy, i oczywiście znalazłem, tylko nie 19, ale tak naprawdę od 17 rozpoczęła się pacyfikacja ludzi, kwietnia oczywiście 43 roku na Wołyniu, w tamtym miejscu. Ja oczywiście tutaj, moi drodzy, ten materiał podlinkuję, niech każdy się zapozna. Ja chciałbym wam tylko coś przeczytać. Współczesne Bazaltowe, czyli ta miejscowość, zajmuje niewiele, ponad połowę powierzchni Janowej Doliny. Na zarośniętym terenie dawnego osiedla zachował się jeszcze układ ulic oraz fundamenty niektórych domów. Za wsią można też odnaleźć pozostałości rzymskokatolickiego cmentarza. W 1998 roku rodziny zamordowanych postawiły na zbiorowej mogile swych bliskich krzyż oraz pomnik, z którego ukraiński wykonawca usunął na własną rękę datę 23 kwietnia 1943. Pozostał na nim niewiele mówiący napis Pamięci Polaków z Janowej Doliny. Nie doszło też do jego poświęcenia, ponieważ nacjonaliści z organizacji Ruch, trzymający w rękach transparenty z napisami WON polscy policjanci, WON SS-owskie sługusy, nie dopuścili do niego przybyłych na uroczystość Polaków i miejscowych Ukraińców. Mszę świętą i panachidę, nabożeństwo żałobne, odprawiono tutaj dopiero w 2011 roku. W centrum Bazaltowego od 2003 roku stoi pomnik ku czci banderowskich oddziałów, sprawców ludobójstwa mieszkańców Janowej Doliny. Tablica głosi, że w wyniku ataku zlikwidowano jedną z największych umocnionych baz wojskowych polsko-niemieckich okupantów. Tak, moi drodzy, oczywiście ja ten materiał podlinkuję jak najbardziej, żeby każdy się mógł z nim zapoznać. Nie, moi drodzy, Ukraińcy, jak Żydzi, jak i Niemcy zakłamują historię. Dlaczego? Bo mają w tym interes. Bo dla nich liczą się tylko pieniądze i zyski. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. A wy dajcie znać w komentarzu, co o tym oczywiście sądzicie. Ale to jeszcze nie wszystko w tym temacie. Moi drodzy, wiecie, że ja to jestem jak ten pies gończy. Jak złapę trop, jak złapę niucha, to nie odpuszczam. No w tej chwili na waszych ekranach, wyświetlaczach jest to ukraińska, europejska prawda. No, jeżeli Ukraińcy piszą o prawdzie, no to wiadomo, czego się można spodziewać, ale tłumaczymy na polski, bo ja tych ich nie abla tego języka. I wam tutaj pokażę, bo to jest 3 października, moi drodzy, 2024, czyli można powiedzieć świeżutki materiał. Nacisk zamiast zrozumienia. Dlaczego Polska nie jest zainteresowana kompromisem z Ukrainą w sprawie historii? I tu jest zdjęcie z osłonięcia pomnika w Domostawie. Nie, nie, ja wam tego nie przeczytam. Ja wam ten materiał podlinkuję. Podlinkuję dlatego, żebyście moi mili zdali sobie sprawę, jak ukraińskie media o tym piszą, jak mówią ukraińscy przedstawiciele na ten temat i żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia i czy warto pomagać. Tak, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Komu się podobało, proszę o lajka, komu się bardziej podobało, proszę o suba i pamiętajcie o dzwoneczku, a przy dzwoneczku sobie kliknijcie wszystko, bo mnie to po prostu pomaga, a jak ja coś wrzucę, to wam się od razu wyświetli. Taką mam nadzieję, chociaż mam tu sygnały od widzów, że no YouTube mnie nie lubi i nawet jak mają dzwoneczek zaznaczony, to ich nie powiadamia. Powiem szczerze, nawet mnie nie powiadamia, że ja coś na przykład wrzucam, bo jak ustawiam godzinę na przykład o 11 i kliknę powiadom mnie, to jest 11, a YouTube mnie i tak nie powiadamia, bo chcę zobaczyć, jak jest premiera, bo często nieraz widzicie, że ja się na tej premierze pojawiam zawsze, żeby się z wami przywitać, jak tylko mam możliwość. No ale widzicie, no,
bo o tym niedobra jest mówić. Jeszcze raz za dzisiaj dziękuję, dobrego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Hej!